Minęła szósta, jesteśmy już z Państwem przed słońcem. Wstaje dzień u nas zawsze z dobrą energią, z dobrymi pomysłami, ze wspaniałymi gośćmi. Katarzyna Ciepielewska. I Maciej Dolega, dzień dobry, kłaniamy się, ale to najważniejsze, nie tak dużo przed słońcem, bo słońce chyba 6:15 już powinno zacząć gdzieś tam za horyzontu na nas spoglądać. I się zasiedzi, to ważne, bo jest już coraz, coraz dłuższy dzień. Trochę go było mniej, przynajmniej w tym pasie centralnym, bo w innych miejscach, no i koniunkcja była też. Tak. Jowisza z Wenus, chyba się nie mylę, te planety dobre wymieniłem. Nie wiem, jak to na nas wpływało, ale mam nadzieję, że na Państwa pozytywnie. Tam pewnie ci astrolodzy mają różne opinie na ten temat, ale nie będziemy w to wnikać. Mamy dzisiaj natomiast Dzień Doceniania Pracownika. Tak, czuję się doceniony. Ja się zawsze doceniam. I ja również czuję się doceniona w dobrym towarzystwie. Tak, jesteśmy docenieni, więc Państwo też mogą się poczuć docenieni. Mam jeszcze dzień jeszcze młody, więc mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy. Tak, Światowy Dzień Słuchu, Światowy Dzień Pisarzy i Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, więc można kontemplować, czytać. Docenić pracownika, puścić go na spacer. Tak, żeby poczytał nie wiem, na łonie dzikiej przyrody jakiegoś wspaniałego pisarza. I to by było piękne, ale chcę też powiedzieć, że pojawi się u nas Ania Soporek o 6:15, a z kolei o 6:40 Maja Jastrzębska, Nonas. I będziemy rozmawiać o biegu tropem wilczym, 11 edycja. 11 edycja, czyli 10 lat, jak dobrze liczę. Mniej więcej. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Tak, jak, na początku było ich kilkunastu, a teraz kilkadziesiąt tysięcy. Tak, już nie w kilku miejscowościach, a w kilkuset i to na całym świecie. I jest jeszcze Emilia Ziemnicka, która już pewnie przybiera nogami, nie może się doczekać, bo serwis info. Wszystko się zgadza, już się z Państwem widziałam. Was witam bardzo serdecznie i zapraszam na serwis. No, ja wolę trochę, dlatego że dawno nie było komedii romantycznej, więc to będzie to zaskoczenie. Trochę, więc bardzo fajnie. Czekamy. Przechodzimy dalej. Na... Oglądać warto, do końca się wybrać. No i teraz tak, czy będzie zaskoczenie? Ja zazwyczaj zaczynam ten przegląd artystyczny, drodzy Państwo, premierą filmu. No i poniekąd trochę inaczej będzie dzisiaj, dlatego że premier... Wytrawny kierowca, wiesz o czym. Tak. Ale znajdźmy plus w tej sytuacji. To będzie, są takie wiosenne słońce, mgły. Będzie też słońce, prawda? To tylko trudny początek dnia. Po południu powinno być już zdecydowanie. O to nam chodziło. Tymczasem my tej wiosny szukamy właśnie. Szukamy cały czas i mieszkańcy miasta Nara symbolicznie i spektakularnie powitali tę wiosnę w świątyni. W Todai-ji odbyła się tradycyjna buddyjska ceremonia ognia i wody, której historia liczy ponad 1200 lat. Mnisi wraz z wiernymi wędrują po tarasie, niosą wielkie, płonące pochodnie, a spadające na uczestników ceremonii iskry mają im zagwarantować bezpieczeństwo przez cały najbliższy rok. Na Państwa w programie Wstaje Dzień. Dziękuję. Wszystko się zgadza, dziękujemy. Do zobaczenia. Tymczasem zazwyczaj w naszym programie pojawia się osoba z redakcji zagranicznej, ale teraz, jak się okazuje, chyba wszyscy wyjechali, gdzieś rozjechali się tak, po dużo świecie. Dużo dzieje się na świecie. I w związku z tym? Marcin Czapski wybył na Litwę i ma dla Państwa bardzo ciekawy materiał. Zbliżają się wybory na Litwie, które mogą... No i fajnie. Czy Marcin się odnalazł na Litwie. Bardzo ciekawy materiał. Dziękujemy Marcinowi, ale tymczasem przychodzimy... Mamy gościa w studio. Maja Jastrzębska na nas. O biegu tropem wilczym będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać, bo on już w ten weekend, 11 edycja. Bieg, wydarzenie niesłychane, bo skala przerosła chyba też Wasze oczekiwania. Zaczęło się 10 lat temu w Warszawie. W Warszawie kilkanaście osób. Później, rok później 40 miast, później ponad 300 i ponad 75 tysięcy osób. Jak to wygląda w tym roku? W tym roku faktycznie przerosło to nasze, zapowiadają taki prawdziwy i duży event. Pobiegnie grupa Polonii z Toronto. Więc pobiegnie z nami karnie tropem wilczym. Pamiętamy o bohaterach, o których pamięć miała być zatarta. A tak się nie stało. Całe szczęście. Tak jest. Maja Jastrzębska, Nole. Zapraszamy, można się jeszcze zapisywać. A tymczasem w tym roku do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Dziś dowiemy się, ile wozów z tej puli trafi do poszczególnych województw. A jednym z regionów, gdzie najwięcej jest ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, jest Śląsk i w miejscowości Chechło jest Mariusz Studzienny. Mariuszu, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak bardzo potrzebne są wozy? Jak duża to pomoc?
Nie tylko OSP Hechło dużo radości przynoszą te wozy. W naszym studiu też dużo radości mieliśmy. Mariusz Studzienny dziękuję, wie wszystko Mariusz. O tych nowych wozach, niczym strażak sam. Mariuszu, dziękujemy. A tymczasem u nas Antoni Trzmieli, przegląd prasy. Kłaniam się po niego. Specjalnie dla Antoniego i przed pogodą, bo cały czas mamy nadzieję, że jednak będzie ciepło. Zabierzemy Państwa na Kubę, na wyspę jak gorącą. Wulkan gorącą, mając nadzieję, że nie będzie pogody pod psem. A w połączeniu Kuby i psa mamy Hawańczyka. Hawańczyk, która stamtąd właśnie pochodząca. Psy o długiej, jedwabistej sierści. Są tam bardzo hołubione. Problemem jest jednak owa szata na Kubie, borykającej się z brakiem niemal wszystkiego. Kupno kosmetyków odpowiednich dla psów graniczy niemalże z cudem. Nie najgorzej. Nie. Początek marca. Ważne, że jest początek dnia trudny dla kierowców, tak jak mówiliśmy, ale później powinno być zdecydowanie. No jest to jakieś rozwiązanie. Książki. Mówiliśmy, że dzisiaj Dzień Pisarzy, Dzień Dzikiej Przyrody. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękujemy.